Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Na Poboczu więcej faktów na temat przyszłego następcy Volvo XC90, a także Aston Martin V12 Vantage oraz Tesla Model C. Zaczynamy! Chociaż zelektryfikowana wersja XC90 obecnej generacji istnieje już pod postacią XC90 Recharge, to Volvo ujawniło niedawno, że następca obecnego modelu będzie już w pełni elektrycznym samochodem. To ogromna zmiana w porównaniu do tego, co było dotychczas. Wraz z nowym pojazdem szwedzki producent pożegna się też prawdopodobnie z dotychczasowym sposobem nazywania samochodów, polegającym na łączeniu liter z cyframi. Pełna nazwa całkowicie elektrycznego flagowca Volvo może brzmieć Embla, zgodnie z niedawnym zgłoszonym znakiem towarowym. Auto ma cechować się całkowicie płaską podłogą i posłuży jako podstawa dla bardziej dynamicznej wersji o nazwie Polestar 3. Przyszli właściciele będą zajmować w nim wysoką pozycję siedzącą, a kabina będzie naprawdę obszerna i zapewni doskonałą widoczność. Podczas gdy Volvo Embla będzie oferowane z trzema rzędami siedzeń, wspomniany Polestar 3 sprzedawany będzie tylko i wyłącznie w układzie z dwoma rzędami foteli i bardziej pochyloną linią dachu, jak w SUVach w stylu coupé. Dodge ogłosił, że powraca jego nadworny dział tuningowy Direct Connection, który pomoże użytkownikom w maksymalnym wykorzystywaniu swoich pojazdów. To wszystko dzięki nowym zestawom modyfikującym o nazwie Tuner oraz Stage, zwiększającym moc, a także szerokiemu asortymentowi elementów. Dział oferować będzie ponad 200 dodatkowych części i pozwoli właścicielom modeli Challenger, Hellcat i Red Eye na kilka opcji w zakresie tuningu. Będą to m.in. zestawy wstępne do optymalizacji osiągów, jak przykładowo Stage 1, który podnosi wydajność wariantu Red Eye do 852 koni mechanicznych i wydajność Hellcata do 570 koni. Stage 2 natomiast daje Red Eye'owi 900 koni. Do modelu Red Eye firma oferuje również głowice cylindrów, wały napędowe, zespoły dyferencjałów, zestawy napędów, zestawy przekładni hydrokinetycznej. Tymczasem Challenger Hellcat otrzymuje zestaw poszerzeń nadwozia, przednią wentylowaną maskę oraz wiele innych elementów. Wszystkie części objęte są gwarancją fabryczną, a te zainstalowane przez Dodge'a Power Brokers są objęte 24-miesięczną rękojmią bez limitu kilometrów. Aston Martin opublikował nowy zwiastun nadchodzącego modelu V12 Vantage, dając nam szansę na usłyszenie nowego silnika. Choć zwykły Vantage i tak może zrobić wrażenie jednostką napędową, dzięki 4-litrowej konstrukcji V8 z podwójnym turbodładowaniem pochodzącej z AMG, to jednak V12 nie ma sobie równych. Zapowiada się jeszcze bardziej spektakularnie i będzie stanowić ważny i jasny akcent przed elektryczną erą producenta. Oryginalny V12 Vantage wyposażony był w ten sam wolnosący silnik V12 o pojemności 5,9 litra co DBS, ale pomimo tego flagowym silnikiem Astona jest teraz 5,2 litra V12 z podwójnym turbodładowaniem. Nowy V12 Vantage otrzyma ten sam silnik i choć być może nie będzie brzmieć tak dobrze jak poprzednik, to będzie znacznie mocniejszy. Poinformowano, że silnik nowego V12 Vantage będzie tym samym, co w limitowanym Astonie Martinie Speedster. W związku z tym powinien generować 700 koni mechanicznych mocy i 753 Nm momentu obrotowego. Stary V12 Vantage miał natomiast 510 koni i 570 Nm. Z wizualnego punktu widzenia zwiastun pokazuje jeszcze, że V12 Vantage będzie miał montowane na stałe tylne skrzydło podobne do tego z Vantage'a F1. Otrzyma także przeprojektowany przedni zderzak z większą atrapą chłodnicy i pionowymi wlotami powietrza, a teraz jeszcze coś na poświąteczne rozbudzenie. Firma Heritage Customs z Holandii, której współwłaścicielem jest projektant Niels van Roy, zaprezentowała pierwsze szkice kabrioletu Valiance Convertible, czyli wariantu z miękkim składanym dachem opartego na bazie Land Rovera Defender. Auto będzie produkowane w ograniczonej liczbie 5 egzemplarzy do 2022 roku. Konwersja dokładniej opiera się na dwudrzwiowym Defenderze 90 z krótkim rozstawem osi. Obejmuje odcięcie dachu wraz z tylnymi panelami i zastąpienie ich elektrycznym składanym dachem brezentowym. Dzięki temu pasażerowie obu rzędów foteli poczują wiatr we włosach. Pojazd dostępny będzie w niestandardowej palecie lakierów z ręcznie robionym na zamówienie wnętrzem ze skórzaną tapicerką Spinit Back, jak i ręcznie emaliowanymi emblematami Heritage Customs. Firma przedstawiła do tej pory trzy konfiguracje kabrioletu inspirowane pięknymi plażami dziedzictwem Land Rovera. Choć segment C od dłuższego czasu jest jednym z najbardziej zaniedbywanych m.in. przez Teslę, to w nadchodzących latach ma to ulec zmianie, gdyż zostanie wzbogacono liczne nowe propozycje. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż jest to jedna z kluczowych niż na rynku europejskim. Tym samym do obecnego już Citroena EC4, Nissana Leaf, Renault Megane E-Tech, Volkswagena ID.3 dołączą także Alfa Romeo Giulietta, DS4 E-Tense, Lancia Delta, Opel Astra E, Peugeot E308, a także BMW i1 oraz EQA. Jednakże jedną z bardziej oczekiwanych propozycji jest ta od Tesla.
Tesli, która obecnie opracowuje w Chinach swój kompaktowy model, który ma być produkowany w gigafabryce w Szanghaju. Pojazd ten znany jest w mediach jako Tesla Model C, choć według plotek mógłby otrzymać także nazwę Model Q. Ma cechować się ceną bazową wynoszącą $25,000, a produkcja prototypów rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Do Europy samochód powinien dotrzeć w 2024 roku. Elon Musk potwierdził, że nowy model będzie korzystał z baterii litowo-jonowych LFP, choć obecnie dostawcą ogniw dla Tesli jest CATL. Nie jest wykluczonym, że będą to także ogniwa firmy EV Energy czy nawet Byt. Przewiduje się zastosowanie baterii strukturalnych z wielkoformatowymi ogniwami, co obniży koszty i zmaksymalizuje zasięg modelu, który w podstawowej wersji przejdzie na jednym ładowaniu około 400 km. Platforma podłogowa będzie ewolucją tej stosowanej w modelu 3 i modelu Y. Perform Master zaprezentował właśnie swój najnowszy projekt oparty na Mercedesie AMG G63, który nazwał G805. Rozpoczął od opracowania efektownego zestawu poszerzeń, dodającego 10 mm szerokości i nadającego bardziej agresywnego wyglądu, w dużej mierze dzięki przedniej części pasa. Tu widać także unikalny zderzak z wrotami powietrza i dokładkę z włókna węglowego. Pojazd cechuje się również wentylowaną maską, sportowymi przedłużeniami nadkoli, LED-owymi światłami dziennymi oraz tylnym zderzakiem z elementami karbonu oraz dużym spoilerem. Perform Master pracował również nad wnętrzem samochodu z dodatkową alkantarą i skórzanymi siedzeniami. Następnie zwrócono uwagę na osiągi samochodu. Do 4-litrowego silnika V8 dodano nowe turbosprężarki, a także zamontowano wewnętrzny moduł tuningowy PEC. W rezultacie G805 generuje teraz 805 koni mechanicznych i 1020 Nm momentu obrotowego. To dość znaczna zmiana w porównaniu do modelu fabrycznego generującego 585 koni i 850 Nm. Tuner podaje, że do setki auto rozpędza się w czasie 3,7 sekundy. Zdecydowanie jednym z najlepszych amerykańskich samochodów sportowych w historii jest Chevrolet Corvette Stingray generacji C2. Od jego debiutu minęło prawie 60 lat i do dziś samochód prezentuje się niezwykle. Ten konkretny egzemplarz poszukuje następnego właściciela w Europie dzięki holenderskiemu dealerowi Gallery Aldering. Niebieska karoseria została przemalowana w pewnym momencie, ale natychmiastowo wyróżnia ten egzemplarz. Uzupełnieniem lakieru są oryginalne koła wraz z oponami z białymi paskami. Poprzedni właściciel konserwował samochód i dokonywał w nim wielu ulepszeń. Hamulce zostały zmodernizowane i bębny zastąpione tarczami. Zamontowano także wspomaganie kierownicy Borgeson, zapłon elektroniczny i głowice cylindrów Edelbrock 5089 z nowymi zaworami. We wnętrzu znajdziemy dobrze utrzymaną skórzaną tapicerkę na boczkach drzwi, fotelach i desce rozdzielczej. Moc pochodzi tu z małego bloku V8 o pojemności 5,4 litra, który przekazuje moc na tylne koła. Przebieg samochodu to 135 tysięcy km. Jaguar CX75 zapowiadał się jako samochód o świetnych osiągach, ale niestety nigdy nie trafił na linię produkcyjną. Jeśli jednak macie wolny ponad $1 000 000, to możecie zdecydować się na świąteczny zakup jednego z egzemplarzy, które wystąpiły w filmie o Jamesie Bondzie Spectre. Jaguar po raz pierwszy zaprezentował ten model w 2010 roku, a jeżdżący prototyp nadający się na plan filmu powstał z pomocą Williams Advanced Engineering. Samochód koncepcyjny posiadał do napędu dwie mikroturbiny gazowe diesla i cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 780 koni mechanicznych. Plany budowy modelu produkcyjnego z silnikiem indukcyjnym, benzynowym i czterema silnikami elektrycznymi ogłoszono w maju 2011 roku. Niestety Jaguar zakończył projekt pod koniec 2012 roku z powodu światowego kryzysu gospodarczego. Decyzja ta okazała się jeszcze bardziej przygnębiająca, gdyż poinformowano, że cztery zbudowane prototypy rzeczywiście posiadały do napędu czterocylindrowy rzędowy turbodładowany silnik o pojemności 1,6 litra, pomagany czterema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 900 koni mechanicznych. Byłby to dobry rywal Porsche 918 oraz LaFerrari. Wracając do konkretnego egzemplarza, to był jednym z siedmiu samochodów kaskaderskich wykorzystywanych na planie Spectre i ma numer podwozia 007. Choć wygląda w pełni funkcjonalnie, to nie ma złożonego hybrydowego układu napędowego i jest zamiast tego napędzany doładowanym V8. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność i widzimy się następnym razem. Hej!